biskupie, księży biskupie Ryszardzie, panie prezydencie, pani wójt, drodzy księża, bracia i siostry, także wy, przedstawiciele mediów, drodzy czciciele Krzyża Świętego. Gdy Mojżesz na górze Synaj ujrzał krzak gorejący, usłyszał głos: zdejm obuwie, bo to miejsce święte jest. Przed chwilą dokonałem poświęcenia krzyża i tego placu. I można powtórzyć te słowa: zdejm obuwie, bo to miejsce święte jest. I to miejsce będzie święte. Będzie uświęcone krzyżem Chrystusowym, świątynią pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II. I tym samym wyrośnie ta święta budowla razem ze świątynią serc żywych. Pytała tu pani redaktor, to było jej pierwsze pytanie, jaki jest budżet? Odpowiadam, budżetem tej świątyni i każdej świątyni, która jest wznoszona, jest to wiara serc wiernych, serc, które pragną wyrazić swoją wdzięczność Panu Bogu za przynależność do świętego Kościoła, a także wyrazić swoją wdzięczność Ojcu Świętemu, który był przez ponad ćwierćwiecze duchowym przewodnikiem w Kościele Świętym i w Ojczyźnie naszej, a także odwiedził Gdańsk i archidiecezję. Tym samym te serca będą tym żywym wotum i budżetem, by wyrazić wdzięczność. I wstydźcie się wy wszyscy, którzy tego nie rozumiecie. I czas na opamiętanie, bo przecież stajemy w obliczu prawd Chrystusowych, świątyni Boga, miejsca świętego, pod świętym krzyżem, na którym zawisło zbawienie. Dziś jest Wielki Wtorek, Wielkiego Tygodnia, Świętego Tygodnia. I nieprzypadkowo tu jesteśmy dzisiaj. Nie dlatego, by zadowolić ciekawość. Jesteśmy po to, by rozpocząć dzieło wotum wdzięczności i budowę świątyni pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II. Tak jak to czynią wsie i miasta, ojczyzna i wiele krajów. I trudno, gdyby tego nie uczynił Gdańsk. I dlatego też na ręce tu obecnego pana prezydenta pragnę wyrazić szczere podziękowanie za wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom. To miejsce dojrzewało przez ponad kilkanaście lat. Ono się nie wzięło znikąd. Ponadto utworzona została kanoniczna parafia, a jej pierwszym proboszczem jest ksiądz Ryszard Gross, tu obecny, który prowadzić będzie pracę duszpasterską, budując żywą świątynię wśród ludzi. Przecież tu zamieszka kilkanaście tysięcy obywateli i wiernych. Podkreślam to z naciskiem. Wiernych i obywateli miasta i państwa. I dlatego też
ja mam w pamięci, gdy rozpoczynaliśmy budowę świątyń na terenie Polski w ordynariacie polowym. Rembertów, sztab generalny, świątynia sprzed wojny, do której uczęszczał Charles de Gaulle, zamieniona na magazyn umywalek i sedesów. I tak było przez 50 lat. W rynach wyrosły brzozy. Dziś pracuje tam dwóch księży, jest świątynia przywrócona dla kultu. Ale gdy zaczęliśmy ją przywracać w 91 roku, to część zaglądała przez szczeliny i mówiła: no tak, basen nie działa, a kościół odnawiają. Gdy przybyliśmy do Wędrzyna nad Odrą, mówię konkretami teraz, i do was, młodzi dziennikarze, jeszcze wtedy z Pieluch, w Wędrzynie, gdzie stacjonowały wojska radzieckie i pułk pancerny i Świdwin, gdzie były Su-19 i 21, a dzieci dowożone były do odległego miasteczka, 300 dzieci codziennie autobusami. I gdy zaczęliśmy budowę kościoła od podstaw, to też część mówiła: no tak, szkoły nie ma, a dzieci do kościoła będą prowadzić. Powiedziałam wtedy: będzie kościół i będzie szkoła. I tak się stało, nawet o pół roku wcześniej została wybudowana szkoła niż konsekrowany kościół. A w Pile co było? W Pile milicja i wojska lotnicze. Oczywiście dziś oczodoły koszar, ale powstała świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. I w Wałczu podobnie, od podstaw. I gdy przyjechałem na plac, to było 15 osób, nie więcej. Ale w lokach ruszały się firanki. Tu wiszą te żałosne transparenty. I niech wiszą, bo Polska jest demokratyczna. Ale sumienie trzeba mieć prawe. I wtedy pomyślałem sobie, czy nie przesadzamy. Dziś to są kwitnące parafie. I mógłbym wyliczać razem 136 takich miejsc i punktów. I dlatego tu, z budżetu serc wiernych, wymiarze całej archidiecezji, powstanie świątynia, i to w krótkim czasie, są przygotowywane projekty świątyni przez biura prawne. Będzie ogłoszony konkurs. I nie wyprzedzajmy pewnych faktów. I nie wolno bałamucić ludzi. I robić zaćmy na oczach. Czy to w Dzienniku Bałtyckim, czy w radiach, czy w telewizjach, gdziekolwiek. Wreszcie przychodzi czas, szczególnie po smutnym doświadczeniu sprzed roku, by żyć w prawdzie, nie w zakłamaniu, by szanować ludzi i obywateli, bo wszyscy mamy te same prawa, także prawa do kultu publicznego. To są prawa nabyte przez upokorzenia, które trwały ponad wieku. I nie może z powrotem wracać to, co najgorsze. Żyjmy w prawdzie, w szacunku dla ludzi i w szacunku także do Kościoła i przedstawicieli Kościoła.
Laurek żadnych nikt nie potrzebuje. Natomiast potrzebuje ojczyzna spokoju, harmonii społecznej, a szczególnie w okresie świąt Wielkanocy i Wielkiego Tygodnia. Wszystkie bałamuctwa, które towarzyszą, spłyną jak wiosenny śnieg do rynsztoku. To są nasze prawa i z nich nie zrezygnujemy. I proszę nie tworzyć sztucznych postaw, atmosfer, jątrzenia ludzi, żerowania na naiwności i niewiedzy. Nie wolno tego czynić. Pragnę pozdrowić te młode rodziny, które tutaj są. Wasze dzieci piękne, które będą ministrantami, będą chodzić do szkoły. Powstanie przedszkole z pewnością. Powstaną oratoria. Będą ośrodki pomocy, tak jak czyni to Kościół w tylu różnych innych miejscach i dziełach. Wy tworzycie Kościół. Miejcie baczenie na to miejsce, na ten święty krzyż. I oddajemy wam księdza proboszcza, młodego, przygotowanego, dzielnego, księdza Ryszarda Grosa, który się podjął tej budowy. Za komuny były inne problemy, dziś są inne. Ale potrzeba ducha zaparcia, pokory, wyrzeczenia, by te prace podjąć. I tego się podjął ksiądz Ryszard i za to mu bardzo dziękuję. Propozycje mieli inni, ale mówią, nie będziemy wiązać, nie będę wiązał swojego życia na 15 lat budowy. Nie będziemy budować 15 lat. Najdłużej w 5 lat powstanie ta świątynia. Życzymy dużo sił księdzu proboszczowi. Będziemy wspierać duchowo, materialnie i stać blisko księdza w każdej sytuacji. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy tu przybyli. Myślę, że i pan prezydent również przemówił.